Dzień dobry, witam w jesienny dzień. A islandzka jesień nas rozpieszcza. Jak już mówiłam, lato było, no, to było koszmarne no, i, i zlało się z wiosną. A winę za nasze rozczarowanie ponosi główny islandzki meteorolog, który mówił, że będzie pięknie, będzie sucho i słonecznie. No i czekaliśmy czerwiec, czerwiec chujowy i deszczowy. Później czekaliśmy przez lipiec, no i dramat, nie, dwa dni ładne. A później w sierpniu już straciliśmy nadzieję, już wiedząc, że wraz z tym jak szybko pod koniec sierpnia się kończy ta wieczna jasność, że po prostu już nic z tego no i nie pozostało nam no nic innego jak czekać na jesień. No i jesień na razie nas rozpieszcza. Jest od tygodnia ciągle słonecznie. Urodziny Heleny były ciepłe i słoneczne, lody były jedzone na powietrzu w lekkiej kurtce. I mimo, że poranki są już chłodne i, i czuć ten taki zimny wiatr, to te kolory islandzkiej jesieni są czymś wspaniałym i dużo wynagradzają, i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do jesieni jak na razie, więc dlatego przyjemności jesieni. I powiem Wam, co mi sprawiało przyjemność i co sobie notowałam w telefonie, co sprawiało i też no, sprawia, że jest mi w życiu nie tylko chwilami bardzo przyjemnie, ale chociaż znośnie. I będą to rzeczy do konsumpcji mentalnej darmowe będą rzeczy do czytania, do robienia i do odpoczywania. No bo jesień nie bez powodu nam każe wiecie, zwolnić i odpoczywać, bo, no bo wszystko się szykuje do snu i do regeneracji po lecie, więc takie są zasady. No taki jest nasz cykl biologiczny. Ale wiedząc, jak na przykład krótki dzień Wpływa na mieszkańców Islandii, no to trzeba się wyposażyć w takie rzeczy, które nas albo rozbudą, albo przygotują do snu w odpowiednim momencie, albo nas rozgrzeją. I kiedyś przypominałam o ubraniach z kalorferka, które już można śmiało sobie zacząć szykować. Później zachwycałam się ciepłem termofora, który można ze sobą wszędzie nosić albo zabierać pod kocyk. A dziś odkrycie zeszłej zimy, które odmieniło mi doświadczenie picia rzeczy. No ale dobra, zacznijmy od rzeczy darmowych albo bardzo tanich. Potem rzeczy wymagające chęci, aż na koniec rzeczy do konsumpcji kulturalnej, więc mam nadzieję, że Wam coś z tego uprzyjemni ten okres w roku i ta seria. Y, możecie sobie odtworzyć wszystkie odcinki jesienne przecież z poprzednich lat, y, że w takim razie ten, y, ten odcinek będzie czymś wspierającym, bo niektórzy na widok zmieniających się drzew czują ekscytację, a niektórzy mają ochotę po prostu przespać ten, ten okres roku. No ale zacznijmy od rzeczy, które pozwalają ogarniać, i jedna ogarnia psychikę, a druga druga ogarnia życie. I o tej drugiej już mówiłam 200 razy na Instagramie, i nawet moja, ale nawet moja mama przyszła do mnie z pytaniem, Asia, jaka to jest ta aplikacja do planowania? Bo się okazało, że jakaś jej znajoma też nie zrobiła sobie print screena. No więc słuchajcie, papier to papier. Pisanie na papierze w ogóle uruchamia inne części mózgu niż pisanie na klawiaturze. Moja domowa autystka wpadła jakieś dwa tygodnie temu w absolutny tunel czytania o tym i teraz pisze tylko ręcznie. Nawet jeśli na tablecie, to pisze ręcznie w notatniku. Nie na klawiaturce. Ja jestem fanką kalendarzy papierowych. Jestem fanką w ogóle miłego papieru, całej sen, sensoryki i tak dalej. Dlatego też zrobiłam bezplaner, no. ale potrzebowałam czegoś, co mi ustrukturyzuje dzień i co będę mogła ze sobą nosić, nawet jak na 15 minut jadę do sklepu i muszę coś sprawdzić, co, co mam zrobić jutro albo coś. No i żeby widzieć rzecz dla mnie i moim, AD, z moim ADHD, ADHD, kluczową rzecz, czyli ile czasu pomiędzy zadaniami mam. Bo jak wpisuję ręcznie i mam to na papierze, no to fajnie, widzę mniej więcej co jest do zrobienia w ciągu dnia i gituwa, ale problemem było dla mnie to, że były te luki pomiędzy obowiązkami. I ja miałam wrażenie, zresztą inni podobno też tak mają, że jak mają o 9 dentystę i o 13 jakieś spotkanie, to od momentu wyjścia od dentysty aż po 13 po prostu czas nie istnieje. Po prostu trzeba usiąść na kanapie i czekać na spotkanie. I ten czas pomiędzy zadaniami jest jakiś, no nie dość, że jest niezagospodarowany, to on po prostu on nie, nie istnieje. My nie wiemy, czy opłaca nam się zrobić zakupy, jechać, czy się nie opłaca, czy się opłaca zrobić pranie w tym czasie, czy my zdążymy na przykład opłacić rachunki, co teoretycznie zajmuje 15 minut, nie? Ale, ale nie można tego wetknąć pomiędzy te, te wizytę u dentysty i kolejne spotkania. Po prostu ja nie wiem, nie umiałam tego robić. Miałam wrażenie, że ten czas to jest 30 minut i ja po prostu nic nie zdążę zrobić i po prostu trzeba, przel przelatywały mi mi te godziny przez palce. Więc ja miałam zawsze problem z tym międzyczasem, nad którym nie miałam kontroli. No bo wydawało mi się, że w dwie godziny 45 minut nie jestem w stanie nic zrobić. No i co mi daje właśnie, apka. Structured, no chyba po prostu powiem po polsku, structured, napiszę jej nazwę w opisie. No to daje mi po pierwsze cały schemat dnia, w którym jak na osi czasu widzę, co jest do robienia i kiedy, ale też uwaga, można w nią wprowadzać sytuacje powtarzalne. Takie jak na przykład zawieźć dziecko do szkoły, odebrać o konkretnej godzinie, nie? I wyliczenie, ile czasu pomiędzy poszczególnymi zadaniami mamy na rzeczy. Czyli odhaczam sobie wzięcie leków i widzę, o, do kolejnego zadania pozostało ci tam godzina 55 minut. I już widzę, OK, dobra, co mogę w tę lukę zrobić? I wtedy co robię? Wchodzę sobie w opcję sztucznej inteligencji. To jest akurat opcja płatna w tej apce, chyba tam pełna wersja kosztuje 25Z, jakoś tak. I dodaję sobie, znaczy nawet na rok, chyba, to jest 25, nie, nie że miesięcznie. I dodaję sobie tam różne rzeczy, które mam zrobić w przyszłości. Na przykład, nie wiem, posprzątać w szafkach w przedpokoju, przejrzeć, uprać i wystawić ubrania do oddania. I nigdy nie pamiętam, żeby to zrobić. No bo to są jakieś takie, wiecie, projekty, co mam, a dobra, za dwa tygodnie się tym zajmę, albo tam, nie wiem, w przyszłym miesiącu to zrobię. Ale spokojnie, ta aplikacja, jak sobie tam to zapiszecie, to ona to pamięta, i jak nie, wiem, jak nie wiem, co mogę zrobić w godzinę 55, to zaglądam do tej zakładki i widzę, oho, zmieści mi się tutaj sprzątanie w przedpokoju, nie? I, i cyk, i sama bym na to nie wpadła. A jest zrobione. I to uczucie satysfakcji, jak można sobie odkliknąć, że to już jest zrobione, i już się przesuwa ta oś czasu, wiecie, na, na dalszą część dnia. Więc ta apka rozwiązała mi też problem robienia prania i zapominania o nim, bo my nie mamy pralki w mieszkaniu, tylko w piwnicy z innymi sąsiadami, więc nie słyszałam tej melodyjki, tak, skomponowanej przepięknej przez tę maszynę. No i robiłam pranie, ale nie słyszałam tego, tylko przypominało mi się na przykład o 23.00, że pranie jest w bębnie od 6 godzin i musiałam biec w mojej zwiewnej chaleczce, wywieszać mokre skarpety. A tu, jak sobie ustawiam zrobić pranie, to mi apka od razu podpowiada, wywiesić pranie. I mogę sobie od razu ustawić, że za trzy godziny mam to pranie wywiesić i wiem, że mi to zajmie 15 minut. I słuchajcie, no to jest rzecz, która odmieniła moje życie. I chociaż nadal piszę na papierze, tak? I nadal uważam, że bez planer zajebiście spełnia swoją funkcję, bo można w nim notować, nie tylko od odhaczać zadania, bo niestety no, ta apka tylko pokazuje oś czasu obowiązków. Nie, nie możecie tam sobie spisać żadnych notatek ani napisać o zadaniach, czegoś więcej. Nie ma tam opcji na jakieś prowadzenie tego szerzej, nie? Powiedzmy, jak dziennika, nie da się tam wsadzić paragonów, czy co tam chcemy. Bo po prostu trzymamy dzień w ryzach, nie? I wiemy, ile mamy czasu na co. Więc dla mnie jest to game changer. Niemira może potwierdzić: zapierdalam obowiązek za obowiązkiem. Jestem zorganizowana jak diabeł od kilku tygodni. Co mam wysłać, to wysyłam. Co mam stworzyć, to tworzę. Co ma na co mam odpisać, to odpisuję. W końcu nie wypada mi praktycznie nic z głowy i mało tego. Czuję taką, wiecie, taką satysfakcję, że nie zapominam o tym praniu i yy, że chce mi się zaglądać do tej apki, bo jest prosta i intuicyjna i ładna. No ale dobra, do pisania ręcznego wrócimy jeszcze, bo pisanie ręczne jest ważne. Ale teraz druga aplikacja. I mam wrażenie, że polecałam już ją Wam rok temu, ale jako, że teraz korzystam z niej już właśnie dokładny rok, to uważam, że mogę sobie już wyrobić na jej temat zdanie finalnie i przypomnieć o niej, kto nie pamięta albo nie słyszał. Aplikacja do medytacji nazywa się Balance. Yy, balance. I o kurwa, pierwsze mają wspaniałą filozofię, że pierwszy rok jest za darmo. Nie pierwszy tydzień mają za darmo albo dwa dni, jak te durne apki do przypominania kurwa o piciu wody. Ta apka jasno mówi: naszą misją jest robienie świetnej apki do medytacji i odpoczynku, a to powinno być dostępne dla każdego, ale jeśli jednak chcesz zapłacić, to będzie nam miło. I roczna subskrypcja tam kosztuje ponad 300 zł, więc dużo, no ale słuchajcie, po tym ile razy ta apka uratowała mi tyłek, to zapłaciłam, żeby mieć już czyste sumienie, um, zapłacić twórcom tej aplikacji i też korzystać dalej. Po pierwsze, to jest jedyna apka do medytacji, w której nie wkurwia mnie głos prowadzącego. Jest mega kojący, z ładnym akcentem, nie za wolny, nie za szybki, nie za sztuczny, fajny, taki dobry kolega. O Fosu Jones, się tam nazywa ten typek, który tam. Ten, można, można sobie też wybrać kobiecy głos, ale jego akurat nie testowałam, bo ten mi od początku pasował i, i okej. Okay. I tak, można sobie zacząć kurs medytacji i realizować podstawy różne stopnie, sobie tam przechodzić dalej i dalej się doskonalić. To jest fajne, ale ja nie mam z tym aż takiego zacięcia. I najczęściej, kiedy już myślałam, że mi wybuchnie bania z przebodźcowania, albo miałam jakieś naprawdę fatalne, zapętlające się myśli, z których nie umiałam wyjść. W sensie z tych spirali, albo nie mogłam zasnąć z jakiegoś niepokoju, to włączałam sobie takie pięciominutowe medytacje. Właśnie na stres, albo na niepokój, albo na wybaczanie sobie, czy tam innym. Fajne. Oddechowe ćwiczenia. Bardzo ładna jest też ta apka. Czytelna, minimalistyczna, oceniam 10 na 10. Ale co Wam polecam w tej aplikacji dziś? To są, kochani, nagrania do spania. I no to codziennie czytam mojej córce książkę na dobranoc i to musi być absolutnie przyjemne, bo ona tak sobie leży i zamyka te oczy i może odpłynąć z tym, z tym znanym i, i lubianym głosem. I co ja odkryłam? Że w aplikacji Balance. Jest taka zakładka jak sleep journeys, czyli sen, sleep journeys, czyli senne podróże, senne przygody. No i tam możecie sobie wybrać dźwiękową opowieść, na przykład podróż pociągiem, albo podróż samochodem do magicznej krainy, albo spacer po lesie. Tam jest kilka do, do wyboru opcji różnych, ale moje dwa ulubione to jest właśnie samochód i pociąg. Bez skitu, ja nie wiem jak one się kończą. One trwają z 20 minut. Ja zasypiam po dziesięciu. ale spoko. spoko jest to, że można mieć zgaszony internet i po prostu ta medytacja senna się gasi, kiedy się kończy. Czyli nie zostajecie z włączonym internetem na całą noc, żeby, na całą noc, żeby po pierwsze was nie kusiła, po drugie nie wibrowało czy coś. Fantastyczny głos tego ofosu. Te, te delikatne, cichutkie efekty dźwiękowe, jak kroki, kiedy idziecie po suchych liściach, albo jak on pięknie potrafi wizualizować w ogóle te rzeczy, których nie widzę, tak, ale nie, nie, mogę sobie wyobrażać po prostu, jak ten pociąg wygląda, jak się w nim czuję, co słyszę i tak dalej. Świetnie on to prowadzi. Wspaniałe. To jest coś, co jednocześnie pozwala mi być tu i teraz, ale też gdzie indziej w swojej głowie. Więc bardzo mi się podoba kolekcja nagrań do różnych rzeczy. Tem neuronaukowcy jacyś zrobili zoptymalizowaną muzykę, wspierającą skupienie, inną na kreatywność. Nie wiem o co tam chodzi, może o jakieś tempo, może o... nie wiem. No, w każdym razie podoba mi się opcja tych, tych, tych muzyczek. Fajna jest opcja wspólnych medytacji, na przykład jest też taka medytacja dla dzieci, oczywiście po angielsku, ale że można robić z dzieckiem i, no i uwaga, jest też medytacja, którą się robi w parze jakiś tam moment wdzięczności wspólnej, czy coś innego zbliżającego. Nie robiłam tego nigdy, ale sama idea mi się podoba, więc może ktoś z Was czegoś takiego szuka. No i taka prawda, no ta, ta aplikacja mi uratowała dupę, nie wiem ile razy w tym roku. Podoba mi się, bo przez rok się nie płaci, po roku sama przypomina, żeby nie zostać zaskoczonym płatnością. Jest świetnie zbudowana i ciągle dokładają coś nowego i nie są to jakieś żadne zapaj dziury, tylko na przykład nowe historie senne do słuchania. To jest coś, czego używałam zdecydowanie najczęściej. W tej apce jeszcze używałam tej opcji Pomodoro, takiej pracy dzielonej, gdzie się dzieli czas pracy i czas na odpoczynek i tam wiecie, scrollowanie czy coś tam, żeby być zorganizowanym jak się już zabieramy za jakieś jedno działanie. No i, i te relaksacje te fajne w stresie, takie 10 dziesięciominutowe i uwaga kurwa, medytacja z drżeniem. Medytacja z drżeniem to jest moje odkrycie ostatniego miesiąca. Tam są jakieś dzwony, takie nie, to się nazywa Immerse Bells i przykładać Immerse Bells. Przykładacie sobie telefon do nogi albo kładziecie po prostu na materacu czy tam na poduszce obok i z każdym uderzeniem ładnym tego dzwona, one są na różnych wysokości, a ładnie to brzmi, czujecie takie rozchodzące się wibracje z tego telefonu. Nie wiem kto to wymyślił, ale jest to wspaniałe. I w ogóle, ktoś jeszcze z Was uważa, że medytacja i mindfulness jest dla lamusów, to chyba nie jesteście milenialsami, albo po prostu nie odkryliście dobrego nauczyciela. A uważam, że ta apka będzie świetnym towarzyszem dla każdego, kto czasem musi odetchnąć i uspokoić nerwy, a ma tylko na przykład 10 minut. I dla wszystkich osób mających też problemy z zasypianiem przez jakiś tam natłok myśli. Więc ściągnijcie sobie to na próbę i dajcie znać, jak wam się podoba. Okej, okay. medytacja wymaga chęci. Ale też takiej konsekwencji, że tam, okej, okay, wstajemy, jest ósma rano, kurwa, ciemno, ale zaczynamy ten dzień medytacją, czy tam chociaż jakimś takim przygotowaniem mentalnym do dnia. Ale co wymaga też chęci i konsekwencji, kochani, nauka pływania. Ja, ja wiem, że jeśli, jeśli ktoś ma silny wstręt do wody albo traumę związaną z wodą, z jakimś wypadkiem w niej, to nie przekonam, ale odkąd chodzę na lekcje pływania? To dopiero widzę, ile traciłam nie pływając. I moja droga do lekcji pływania trwała 31 lat i wymagała wkurwienia się, że coś mnie po prostu przez to omija. Że nie mogę przeżyć tylu fajnych rzeczy bez umiejętności pływania. Skakania z mostku do jeziora w upalny dzień na działce, czy tam skakania z się liny do, do łyny w Rusi. Nie mogę iść pływać wśród ryb w ciepłym morzu. Nie mogę się czuć bezpiecznie bawiąc się w wodzie z córką, pomijam już fakt, że nie mogę iść wkurwiona się wyżyć robiąc basenek chyłka w serialu, co wydaje mi się świetnym sposobem na wyłączenie głowy jak przy medytacji czy właśnie przy bieganiu doświadczyłam tego stanu biegając, więc wiem, że on istnieje no, nawet z, z zajętą głową. I jak byłam na wakacjach i zobaczyłam, że ludzie jadą sobie na wycieczkę pływać z jakimiś żółwiami morskimi czy coś, a ja nawet nie umiem dopłynąć w brudziku dla dzieci do piłki dmuchanej, no to poczułam, że mam jakieś ograniczenia, nie? Że, że ja nie lubię być ograniczona brakiem jakiejś umiejętności. Dlatego zaczęłam jeździć samochodem, dlatego chodzę na islandzki. I dlatego jeszcze będąc na wakacjach, z leżaka napisałam do znajomego Piotra, który jest ratownikiem na basenie w Reykjaviku i uczy pływania. I sam pływa też od jakichś 130 lat, no i umie tę wiedzę przekazywać dalej. I słuchajcie, to jest do zrobienia. W sensie dostałam tyle wiadomości od tych z Was, którzy nie umieli pływać, a teraz nawet nurkują w podwodnych jaskiniach, albo robią salta z łódek, albo, albo nie cierpieli tak samo jak i ja, jak mi się woda wlewała do uszu, a wystarczyły jakieś tam specjalne zatyczki sobie włożyć i pływają po prostu jak... Pingwiny. I przysięgam, dla mnie już ogromną przyjemnością było nauczenie się wypuszczania powietrza nosem pod wodą. I co się wydarzyło? Mogłam na własne oczy zobaczyć moją ulubioną scenę z filmu Szczęki. I kto mnie zna ten wie, że to był ulubiony film z dzieciństwa. I tam jest taka scena, że... Jest point of view rekina, nie? że widać nogi ludzi i jak ich idzie ten rekin upierdolić w łydkę i się woda robi czerwona. To byłam ja oglądając ludzi w basenie, będąc pod wodą i było widać wszystko. Dzieci stające na rękach, bawiące się, pana co sobie wyciągał kąpielówki z tyłka, spinkę do włosów jakąś, którą ktoś zgubił. No zupełnie inny świat, w ogóle niewidoczny z zewnątrz. Ja kocham takie rzeczy. I teraz wam niektórym uderzę w sentyment. Pamiętacie jaki serial, on nie był animowany, ale był dla nastolatków i nazywał się Dziewczyna z oceanu. Absolutnie posrany pomysł, jakaś, jakaś obdarzona tajemniczymi mocami, długowłosa dziewczyna, notabene grana przez Polkę Marzenę Godecki, pływa sobie w oceanie i ona umie gadać z wielorybem, albo z, wielo, z wieloma wielorybami, nie wiem, no przepiękne były te sceny, jak ona z nimi pływała. Ja kocham oglądać ten, ten serial. I tam jest jakaś taka stacja podwodna, w której z jakiegoś powodu pracują albo mieszkają też nastolatkowie, też poza dorosłymi, i nie wiem, co oni tam robią. Oni chyba jakoś ratowali zwierzęta morskie nie wiem, no żyli pod wodą tam były takie korytarze kosmiczne z takimi śluzami, drzwiami coś tak zamykały. Jak wiecie, jak w kosmosie no, no fajnie to było zrobione. W każdym razie, z tego co pamiętam, ona nic nie mówiła. Może ktoś mnie poprawi. Ja nie wiem, czy ona cokolwiek mówiła, tylko ona tam przychodziła. No, bo ona nie miała ogona, więc nie była Syreną, ale po prostu tak robiła nogami. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, takie falowanie, jak Syrena ogonem. Tylko ona miała tak dwie nogi złączone. I ja miałam jakieś 10 lat i oglądałam to i marzyłam, żeby pływać jak ona. Ale nauczyciel na basenie w podstawówce to sobie robił na obowiązkowych zajęciach spływania, słuchajcie. Casting na jebaną Olimpiadę i, i werbował dzieci, żeby były drugą otylią jędrzejczaka, nie żeby umiały pływać, więc poświęcał uwagę tylko tym, którzy mieli wrodzony talent, a resztę olewał, w tym mnie. No, i ten basen mnie skutecznie zachęcił do, do przygody z pływaniem. A była zima, wiecie, włosy długie, mąkre pod tym czepkiem, suszenie tymi suszarkami basenowymi trwało godzinami. Wszystkie dziewczynki, włosy długie, zapuszczone chyba do komunii albo nie wiem, po prostu długie. Wracanie z tą zimną, niedosuszoną głową do domu. No, nie, no nie fajne to było. Ten basen pachniał chlorem tak dusząco, woda była zimna, no wszystko po prostu, co z dzieci, dla dzieci z nadwrażliwością sensoryczną było stresujące, to było na tym basenie, więc no, nie nauczyłam się pływać. Jedyne, co miłego pamiętam z tamtego okresu, to takie pizzerinki z, ze sklepiku basenowego i zniechęciłam się wtedy w ogóle do wody. I teraz, kochani, poczułam zew. Baseny na Islandii są podgrzewane, Woda nie jest tak chlorowana, albo w ogóle chlorowana, nie wiem. Zwłaszcza jak się jest na zewnątrz. Fantastyczne uczucie pływania na odkrytym basenie, nawet w brzydką pogodę. Na razie się uczę pływać poprawnie żabką i w ogóle pływać pod wodą, żeby się wiecie nie, od razu nie wynurzać. Ja no nie, no nie będę urodzoną yy, pływaczką, ale uczenie się w ogóle nowej umiejętności, która zawsze była niedostępna. To myślę, że to jest coś fantastycznego. Że niezależnie, czy to jest nauka jazdy na rolkach, czy na łyżwach, czy pływanie, to używanie swoich mięśni do czegoś innego niż zazwyczaj, robienie jakichś postępów albo nawet ich brak, to z jednoczesnym zniecierpliwieniem, że coś, czego próbuję, nie jestem w tym od razu wspaniała i yy, wiecie, nie idę pływać na olimpiadę. Oczywiście jest frustrujące, ale to przełamywanie tego dyskomfortu z nieumieniem rzeczy jakiejś, z jakimś brakiem umiejętności, to jest chyba coś, czego mi w życiu brakowało. I, i nie zniechęcam się, chociaż się wkurwiam, tak? I nadal mnie denerwują mokre włosy, nie lubię wody w uszach, tego palącego uczucia w nosie, jak się naleje do niego woda, ale jestem pełna ekscytacji, co będzie dalej. I czy moje ciało będzie kiedykolwiek umiało się poruszać, jak te nogi dziewczyny z oceanu, nie wiem, ale chcę spróbować. I to jest przyjemność tej jesieni. I teraz mój nauczyciel miał urlop tygodniowy, ja miałam przerwę, ale zaraz wraca, i ja teraz wracam na lekcję. I w sumie nie mogę się doczekać w tej późnej jesieni i zimy, kiedy na zewnątrz będzie ciemno, a ja będę o 9 rano zasuwać w stół sztoru i dopływać jeszcze dalej sobie, mniej się męcząc. A wiecie, co już jest w ogóle o, moją wielką motywacją? Żeby jak już się nauczę pływać, to kupić sobie słuchawki do wody żeby słuchać sobie muzyki pływając, bo są, są takie, które nie są nawet douszne, tylko wykorzystują technologię, słuchajcie, przewodzenia muzyki przez kość. Wykorzystują przewodnictwo kostne, więc ich się nie wkłada bezpośrednio do ucha, tylko tak jakby nad. O Jezus, wyobrażam sobie wtedy zapływanie jako coś wspaniałego i chciałabym kiedyś docelowo umieć z przyjemnością Wskoczyć do ciepłej wody w jakimś morzu i po prostu nie czuć gruntu pod nogami i wiedzieć, że umiem pływać. Więc przyjemność trzecia, po dwóch aplikacjach, które mi umielają życie, uczenie się pływania. Przyjemność czwarta jest związana z ciepłem. Słuchajcie, jak się zaczęłam umawiać z Natalią, to ona robiła co wieczór herbatę pyszną, taką jakąś z suszonych owoców. Pamiętam dokładnie jej smak. Była taka niezakwaśna, nieza słodka, no pyszna po prostu jak niesłodzony kompocich babci. I żeby ta herbata nie stygła to kiedy ona już ją zaparzyła, to wlewała ją do takiego fantastycznego czajniczka, będącego jednocześnie termosem. I dolewała nam ją tak, wiecie, tak po trochu, wiecie, do małych takich czarek. I jak jeszcze nie mieszkałyśmy ze sobą, no to ja, i byłam u siebie w Reykjaviku, to ja poczułam, że ja muszę mieć ten czajniczek, bo gdy robię sobie rano kawę przelewową i chcę ją sobie popijać przez pół dnia, albo jak robię sobie herbatę i o niej zapomnę, a to się zdarza zawsze, notorycznie, to żeby nie musieć sobie robić kolejnej i wylewać tej. I ten czajniczek to jest wspaniały prezent dla każdego, przysięgam, każdego, kto lubi pić ciepłe picie. I często o nim zapomina i zostawia po prostu pół niedopitej herbaty czy kawy gdzieś w chacie. Czyli ja, czajniczek jest firmy Hario, nazywa się Hario Insulated Server, czyli Hario Insulated Server, czyli termoizolacyjny czajnik do serwowania ciepłych napojów, no, no jak termos. Ale w kształcie czajniczka, jednym przyciskiem wygodnym się mu otwiera dzióbek i wygodnie się nalewa. Nic się nie rozlewa, łatwo się to czyści. W ogóle same plusy, zero minusów, coś wspaniałego. Mamy teraz dwa, no bo jeden jest stary i ten drugi, co kupiłam, i oba są stale w użyciu. Kosztuje to jakoś coś koło 150 zł, więc nie jest najtańsze. Ale jak będziecie robić komuś prezent na święta, albo sami będziecie mogli sobie z, z, wybrać prezent na święta, albo będziecie chcieli, nie wiem, kupić coś komuś na parapetówkę, to jest to coś genialnego. Nie jest to ten szklany, jak sobie wpiszecie, Hario Tam serwer, tylko taki termosowy. no. Jesień to jest po prostu picie ciepłych napojów i zabieranie ich ze sobą. Więc jeżeli macie kubek termiczny albo termos, to nie kupujcie tego. Używajcie w chacie termosa i kubka termicznego i to wyjdzie na to samo. Ale jeżeli robicie sobie herbatę i chcecie sobie co jakiś czas dolewać ciepłej, w małych ilościach, takiej wiecie, parującej jeszcze, to to jest coś, co wam umili jesień i zimę i nie pożałujecie. Wspaniały przedmiot i bardzo piękny. No dobra, teraz kolej na kategorię kultura. Czytam w tym roku w ogóle jakoś wyjątkowo dużo książek. Praktycznie kończę jedną i zaczynam drugą i ma to związek z tym, że ciągle ktoś mi coś poleca, i z taką rutyną czytania przed snem. I w ogóle ze słuchaniem audiobooków też, które bardzo polubiłam, więc jakby pochłaniam te książki w kółko. I jest jedna książka, którą przeczytałam tutaj bardzo niedawno, którą mi polecił nawet nie wiem kto, ale miałam ją na Kindlu i jakoś tak miałam przerwę w reportażach, więc, więc jakoś nie sięgałam po nią i jaka szkoda. W końcu jak po nią niedawno sięgnęłam, to yy, bardzo mnie wciągnęła. W sensie tak, tak wiecie, że już oczy mi się kleiły i już byłam taka, że już mi się wyrazy rozjeżdżały i nie mogłam się od niej oderwać, więc zamykałam oczy na chwilę, machałam nimi na prawo i lewo, żeby się nawilżyły i chciałam czytać dalej. Nazywa się tak książka Król Darknetu i w taki kryminalny sposób, no jak kryminał to jest napisane, opisuje proces polowania FBI. No takiego przeciętnego, słuchajcie, studenta, który założył stronę Silk Road, która się stała takim fundamentem, w ogóle była pierwszym takim, taką stroną, która jest fundamentem Darknetu, który znamy też teraz, gdzie się handluje bronią, dragami, narządami i tak No i w ogóle jak doszło do tego? Jak on, jaki on miał pomysł, dlaczego on w ogóle wymyślił tę stronę, jak ewoluowały jego poglądy, jak nauczył się w ogóle programowania od podstaw, żeby zbudować taką stronę, jak unikał namierzania przez służby, jak jeden artykuł w internetowym magazynie przykuł uwagę tych służb, ale też jak politycy wykorzystywali tę stronę i walkę z nią, nie? z tym Darknetem w jakichś swoich politycznych rozgrywkach, świetnie napisana z różnych perspektyw, jak? No po prostu czy, czyta się ją jak, taki, jak taką historię. Ona nie jest taka mega detaliczna w taki sposób, że po prostu jesteście przytłoczeni informacjami, czy coś, że to no nie jest jakiś case study, nie? Tylko to jest świetna historia po prostu jak taka opowiadana, jakby wam ktoś opowiadał kryminalny case. No ba bardzo fajne. Więc napisana z, z różnych perspektyw, bo czytamy i też o tych problemach, jakie miał ten Ross um, um, Albrecht, czyli założyciel tej strony. Um, miał wtedy w ogóle 26 lat. Kiedy włamali się na jego serwer hakerzy i kradli mu bitcoiny, jak on strzegł swojej tajemnicy, kim on w ogóle jest, że jest założycielem tej strony, no bo przecież musiał mimo milionów na koncie ze sprzedaży tych wszystkich nielegalnych rzeczy zarabiać masę siana. I z tego, co sobie zapisałam, w okresie działania strony. Zrobił około 600 tysięcy bitcoinów, co w przeliczeniu na tamten kurs bitcoina wynosiło od 80 do 150 milionów dolarów. A musiał udawać przeciętnego studenta i ciągle zmieniać miejsce pobytu na jakieś przypadkowe mieszkania, żeby FBI nie mogło go namierzyć. No i słuchajcie, no oczywiście, że go namierzyli. To, 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 jest, to jest proste, nie? I, I przez absolutnie głupie zbiegi okoliczności i zasadki tych agentów. Ale co mnie zaskoczyło, w sensie, może nie zaskoczyło, nie? ale nie spodziewałam się tego. Ros został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego również, i tutaj są, jest lista zarzutów, że to było pranie pieniędzy, hacking internetowy, pranie, br a to już było pra pranie brudnych pieniędzy, zlecenie zabójstwa, chociaż tego mu nie udowodniono, podobno, tylko zarzuty wpłynęły na wysokość kary, ale co tam się działo w tej sprawie? No ludzie kochani, tam nawet policjanci byli uwikłani w to i kradli mu hajs. No świetnie napisana książka, świetnie zbudowana, fajnie jest ten bohater po po poprowadzony, w sensie widać jak on ewoluuje, jak się zmienia w ogóle jego poglądy, jego przekraczanie cały czas jakichś swoich wyznaczeń. Znaczonych, nie wiem, granic, poglądów. I pamiętam, że nie, no nie mogłam przeczytać, żeby się dowiedzieć, jak tak młody koleś mógł zbudować od podstaw stronę, która w ogóle wcześniej nie istniała. Nie wiadomo było nawet, jak na niej zarobić, skąd wziąć pierwszych sprzedających, no bo jak zwerbować tam klientów i potencjalnych sprzedawców, skoro, żeby się dostać na tę nielegalną stronę, trzeba było najpierw nie wiedzieć. No fascynująca historia, świetnie napisana, trzyma w napięciu. Jest tam kilka naprawdę zaskakujących zwrotów akcji, które też się przyspieszają. I jak już myślimy, że tego chłopaka na przykład już złapali, no to się okazuje, że on zmienia miejsce i tak dalej. I zaczęłam ją czytać, bo miałam ochotę na coś z wydawnictwa czarne, ale nie tak poważnego, jak jakieś reportaże wojenne. I, i to był strzał w dziesiątkę, naprawdę. I na bank umili wam jesienne wieczory. A teraz obiecany powrót do pisania ręcznego. Wraz z akompaniującym mi samolotem. No dobra, jakiś czas temu już Maciej Nowak, jeden z moich ulubionych fotografów, pokazał, jak pisze dziennik. W sensie pokazał na Instagramie, że to już jest część jego codzienności, on już ma kilka ich zapisanych. Pomaga mu to oczyszczać głowę, porządkować sobie różne pomysły, no i tak dalej. No, i z podziwem tak naprawdę oglądałam to jego stories. Nawet lekko zazdrościłam, że ma tyle konsekwencji, żeby to robić. No i co? No i okazało się, że opisywanie swoich dni ręczne, nawet jeśli to kilka zdań tylko, stało się jakimś moim takim. Nie, może nie rytuałem, bo nie robię tego absolutnie codziennie, ale takim. Z uwalniaczem maszyny losującej, nie wiem jak to, jak to opisać, po prostu wypadają mi wtedy różne rzeczy z głowy, na, z głowy na tę kartkę. Najpierw wpisywałam sobie podsumowania dnia w aplikację, która się nazywa Stoik. Patrzcie, jak w ja ogóle się stała aplikantką. No ale nie no, to po prostu się tak złożyło. Ale to był fajny początek. O, ta aplikacja zadawała pytanie, jak tam Ci minął dzień, albo co dzisiaj zamierzasz robić, czyli były takie tam rano i wieczorem, no, dokładnie kilka zdań, nie? I na czym się zamierzasz dzisiaj skupić? Tam rodzina, praca, odpoczynek, zwierzęta, cokolwiek. No i ja sobie tak wyrobiłam nawyk tego takiego update'u w swojej głowie, co ja, co ja robię i jak wygląda mój dzień. I czy był fajny, czy niefajny. I, no i to był fajny początek i faktycznie sporo miałam nowych spostrzeżeń i cieszyło mnie, że trafia to tylko do aplikacji strzeżonej hasłem. I nawet jakby mi ktoś ukradł telefon, to nie mógł do niej zajrzeć. nie? A później poczułam, że jestem gotowa na to. Jak już mi Natalia tam opowiadała, jak pisanie ręcznie uruchamia mózg, i tam inne zwoje i tworzy neurony i tak dalej, to żeby używać czystego notesu i długopisu. I robienia tego ręcznie. No i powiem Wam tak, no nie będzie to mój ulubiony zeszycik do wspominania miłych wycieczek i czytam przygód, a raczej traktuję go jako coś, co robię w celach terapeutyczno autorefleksyjnych nie wiem no już mi się zdarzyło że w trakcie pisania coś mi przyszło do głowy dopiero jak zobaczyłam jakieś słowa zapisane na kartce i wiedziałam od zawsze że istnieje coś takiego jak wolne pisanie to jest jakaś tam technika tam kreatywności, rozbudzania i tak dalej, że po prostu się pisze cokolwiek nam przychodzi do głowy na kartce. Ale ja nie robiłam tego nigdy, bo miałam wrażenie, że to zajmuje masę czasu. No i zajmuje czas, No, to, ale to jest czas, który normalnie spędziłabym po prostu z nosem w rolkach na Instagramie i, i wyszukiwaniem memów. Więc nie bierze godziny ani nawet pół godziny, to jest zazwyczaj 10-15 minut. Poświęcone na spisanie czegoś, co mi siedzi na plecach i na klatce piersiowej. Coś, co mnie gniecie, na przykład, o czym nie chcę myśleć, wolę to wyrzucić z siebie w formie takiej właśnie notatki. No, a co jeśli ktoś to przeczyta? Tu akurat nie mam o to obaw, nie wynoszę go też w ogóle z domu, yy, yy, więc nie zgubię go. Ale jeżeli macie takie obawy, to możecie spisywać, a potem sklejać ze sobą strony klejem do papieru po prostu, a jeżeli chcecie do nich wrócić, do tych notatek, no to możecie sobie je na przykład zeskanować telefonem i trzymać w zaszyfrowanym jakimś folderze. I nie wiem, zniszczyć te, ten papier, nie? Ja nie będę chciała do tego raczej wracać, ale naklejam sobie jakieś tam naklejki z kotkami i przede wszystkim wylewam wszystkie żale czy smutki. Jest w tym coś melancholijnego, takiego nostalgicznego. To prawda, czuję się po prostu jak, nie wiem, Virginia Woolf. Siedząc wieczorami i spisując jakieś depresyjne zdania, czasami. Ale to jest fajne, to jest coś, coś, w tym jest niezwykle przyjemnego. Taki wór nieprzyjemności, wylewany na kartkę. Coś nietrwałego, co może zniknąć wtedy, kiedy tylko chcemy. Ale wyrzucamy to jednocześnie z głowy. Niektórzy piszą maile na przykład i nigdy ich do nikogo nie wysyłają. Ja jeszcze inni piszą coś w notatkach w telefonie, ale samo dotykanie papieru, bo mówię, jestem fanką papieru, kocham rzeczy papiernicze. Dbanie o akapity, dźwięk długopisu na kartce, to, że te nasze zapiski zaczynają przypominać pełną książkę, to, to, to jest coś jakiegoś pięknego. No i nie wierzę, że Wam polecam w przyjemnościach jesieni pisanie na kartce, ale faktycznie jest w tym przyjemność, o której zapominamy pisząc ciągle na komputerach czy telefonach. Niektórzy nawet nie pamiętają charakteru swojego pisma. Albo od nieużywania ręki, na przykład boli ich dłoń po 10 minutach. I, I też tak miałam na początku. I na samym początku miałam też takie uczucie, że po co spisywać te smutne rzeczy. No, może te czyste, ładne notatniki powinny być wypełniane czymś pozytywnym, jakimiś miłymi zapiskami o wdzięczności czy tam coś. Bo po co utrwalać jakieś smutki czy przyszłe takie przykre przemyślenia. No i kochani, no już wam mówię czemu. Bo jak ich nie wyrzucamy z głowy, to one się tam nam odbijają, i tworzą gówniane myśli. A jak im dajemy wyjść, to zazwyczaj już nie wracają. I to mi pomaga. To, to jest jakaś przyjemność uwalniania się z przykrości. I na sam koniec przyjemność kulinarna. Nie wiem, czy jak byliście mali, czy tylko ja, jak była mała, to rozkoszowałam się jaśkami, czyli takimi poduszeczkami do mleka. Z nadzieniem w środku. I były wspaniałe, chrupiące. W środku miały krem czekoladowy albo orzeszkowy, i, albo waniliowy. I jak lekko namakały mlekiem, to ono wpływało troszkę do środka i się mieszało z tym, i powstawało takie, mm, takie, oh Jezus. O, lekko rozmoczone, ale też lekko chrupiące coś. Ale problem z tym, że rodzice, na no raczej nie lubili mi ich kupować, bo w opakowaniu było ich mega mało. I starczało może nie, dwie miseczki, trzy miseczki płatków. No i wiadomo, no lepiej było po prostu kupić płatki kukrydziane, bo to też bardziej zdrowo i, i ekonomicznie. I ostatnio byłam w Reykjaviku w sklepie, co się nazywa Istanbul Market na Grensa Swegur, bo miałam ochotę na hałwę. No i tam leżały one, duże opakowania, takich właśnie. Jaśków, poduszeczek, i się okazało, że one są z Rumunii. Nazywają się VIVA, i są dla mojego znajomego, który właśnie z Rumunii pochodzi, jak narkotyk. Nie da się ich przestać jeść. I przypomniało mi to o tym wybitnym wyrobie, i przetestowałam już na dziennie orzechowe i czekoladowe, i nie wiem, które jest moje ulubione. Chyba czekoladowe, jednak, bo orzechowe są bardzo, takie mocniej słodkie. I są, są no, no pyszne są i z mlekiem, i na sucho, są rozkoszą, bo będąc dorosła mogę je jeść kiedy tylko chcę i w każdej ilości. Nie krygować się, że rodzice jadą na zakupy dopiero za tydzień, więc muszę sobie je wydzielać. Smakują praktycznie tak samo jak w dzieciństwie. Tak samo chrupią, tak samo się rozpływają w ustach, mają niezmiennie ten sam kształt. No to jest absolutna przyjemność podniebienia. Jeśli jedliście je w dzieciństwie. To kupcie sobie je teraz i sprawdźcie, czy się zmieniły. Ja nie jadłem tych polskich z takim tym narysowanym chłopcem na opakowaniu, czy tam jakimś takim blaleczką. Nie wiem, bo u nas ich nie ma, są tylko te rumuńskie, ale jak tylko będę w Warszawie, to zanurkuję w sklepach i, i kupię każdą ilość, jaka będzie. No i co? Oto te przyjemności. Przyjemności do relaksu, przyjemności do grzania się, do czytania, do jedzenia. I do odpoczywania albo do wyrzucania z głowy śmieci. Przyjemności fizyczne, przyjemności sensoryczne, przekraczania swoich jakichś nieumiejętności, uczenia się nowych rzeczy, choćby wyciągania prania na czas. No i to są małe rzeczy, tak? Fakt, ale jak się je zbierze do kupy, to stają się takimi małymi światełkami w tej jesiennej codzienności, która niektórych cieszy, a niektórych przygnębia. Więc życzę Wam, żebyście szukali swoich przyjemności, choćby tak małych, jak picie długo ciepłej herbaty z termosu albo z czajniczka. No i życzę Wam bardzo dużo źródeł ciepła tej jesieni. Tu Nieska z nadpiwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o przyjemnościach jesieni.